Panie. Dziewczyny, jeszcze raz Okej. dzień dobry. Dzień dobry Dzień Basiu i dobry. dzień dobry Aneto. Witajcie. Dzień dobry. I teraz Basia, to jest czas na ciebie, na twoje punkty. Dobra, moje punkty. Więc po pierwsze nie ma oddziałania stan zawieszenia i takiego zamrożenia życia jak za szybą. Ogólnie bardzo dużo lęków, zamartwiania o Właśnie, bo ty mi przyszłość. mówiłaś o tym poczuciu, że jakby wszystko było za Tak. szybą. No, no. Takie najważniejsze to ten przed macierzyństwem, że to mnie przytłoczy, przed odpowiedzialnością, przed tym, że komuś zaszkodzę swoim działaniem i przed ludźmi. To jest takie chyba najważniejsze. Poza tym brak poczucia sensu i radości z życia, brak kierunku w życiu, takie problemy decyzyjne, niepewność i brak wiary w siebie, dziwna relacja z mamą, duży chłód emocjonalny i poczucie odrzucenia Od dziecka. i duże przywiązanie zarazem do niej. Poczucie ogromnej pustki i samotności, szczególnie przed okresem. Poczekaj, poczekaj. Poczucie pustki przed okresem. Tak, samotności takiej doskwierającej bardzo mocno. I to się nasila przed każdą Przed samym miesiączką. Tak. A to też od niedawna jest takie właściwie nie, od po maturze to trochę już trwa. Nieumiejętność tworzenia bliskich relacji w rodzinie i ze znajomymi. To znowu jest ten temat szyby, że ja nie mogę tego pogłębić. Niskie libido, zamrożenie seksualności. Jeszcze na planie fizycznym, no to taki dziwnie zanikający okres i bóle głowy tuż przed lub w trakcie, silne bóle głowy. Od dzieciństwa problemy skórne, ostatnio się nasiliło na Poczekaj szyi. jeszcze chwilkę. Te bóle głowy są związane z tym okresem, czy nie? One się pojawiały albo tuż przed, albo jeden dzień w trakcie, jak już jestem, albo ostatnio na przykład po. Okej. Więc, ale zawsze około okresu. Silne bardzo. No i brzuch, wzdęcia, a z drugiej strony poczucie pustki w brzuchu, jakby była podzielona. Alergia od 5 roku życia. I jeszcze zimne stopy i ręce, to już czy taka lodowatość w środku, no. I to wszystko. Dobra. Okej. Dobra, mnie tutaj sobie tylko, przepraszam, zaznaczę jedną rzecz. Okej, Gosiu. Mamy to. Dziękujemy Dobra. Ci za punkty. Super. To To ja teraz się wyłączam, wyłącz tak? się, tak? Tylko, ale tylko werbalnie. Audio. Dziękuję Ci bardzo. Ale tylko jest Ci wygodnie? Wszystko dobrze? Dobra. To zaczynamy. To weź sobie parę głębokich oddechów. Poczuj, jak te oddechy udrażniają Ci Twoje drogi oddechowe. Poczuj, jak Twoje ciało się rozluźnia. Jak z każdym wydechem uchodzi z Twojego ciała zarówno napięcie mięśniowe, jak i wszelkie dolegliwości, które przeszkadzają Ci w poprawnym oddychaniu. I z każdym oddechem czujesz, jak oddychasz coraz swobodniej. I czujesz się coraz bardziej zrelaksowana w swoim ciele. I jednocześnie, razem z każdym wydechem, pozwalasz, aby Twój umysł opuściły wszelkie myśli. I czujesz, jak Twoje ciało rozluźnia się coraz bardziej. I bardziej. Ja policzę od 5 do 1, a Ty będziesz się relaksować i zapadać głębiej i głębiej. 5.
Słucham cię. Powiedz mi, co Basia, widzisz. Basia pokazała mi całą scenę, całą historię. W tej historii znalazłyśmy się w takim miejscu, które wyglądało jak zupełnie gładka tafla jeziora i w tym jeziorze odbite jakby niebo. I to wszystko było takie prawie białe i śliskie. I zaczęłam rozglądać się i zobaczyłam, że to nie jest taka nieograniczona przestrzeń, tylko to ma swój koniec. Z jednej strony pojawił się pająk, a z drugiej strony Basia wisząca na krawędzi tego dysku, powiedzmy. I wisiała tam, bo z jednej strony nie mogła wejść, a z drugiej strony obawiała się tego pająka i zdecydowała się skoczyć. I też informacja przyszła, że to był skok na ziemię. Gdzie jest Basia teraz? Na ziemi. To podejdź do Basi. Dotknij jej, spójrz jej w oczy i potwierdź mi, że to jest nasza Basia. Tak jest. Czy Basia wie, po co się stawiłyśmy na tę sesję? Dlaczego jesteśmy w jej przestrzeni energetycznej? Tak. Zgadza się, abyśmy zrobiły tę sesję dla niej i na niej? Zgadza się. Dobrze. Czy zostawisz mnie z nią na chwilkę? To ja liczę od 1 do 3, a ty mnie z nią zostaw. 1, 2, 3. Basiu, słyszysz mnie? Słyszę. Basiu, po co nas wezwałaś? Co się dzieje? Wylądowała mnie tu, gdzie trzeba. A gdzie miałaś wylądować? To był skok ratujący. Przed czym się ratowałaś? Przed tym pająkiem. Znałaś już wcześniej tego pająka? Więc. Łazi za mną. Czy to był pierwszy skok, czy już wielokrotnie skakałaś, żeby się uratować przed nim? Nie wiem, czy wcześniej skakałam. Ale pozwolisz nam to zobaczyć? A teraz, kiedy skoczyłaś, kiedy wykonałaś ten feralny skok, to co się stało? Skoczyłam nie tu, gdzie trzeba. Nie wcelowałam w dobre miejsce. To nie jest dobre miejsce dla mnie. Dlaczego nie jest dobre? Co się dzieje w tym miejscu z tobą? Nie czuję się dobrze. A jak wygląda twoje ciało eteryczne? Spójrz na siebie. Jest coś w środku, co do ciebie nie należy? Nie chcę się pokazać. Nie chcę, żeby mnie ktoś widział. Dlaczego? Dlaczego nie chcesz? Wiesz, że masz piękne ciało fizyczne. Dlaczego nie chcesz pokazać swojego ciała eterycznego? Mi nie musisz pokazywać. Ważne, żebyś ty wiedziała, co się z tobą dzieje. Nie chcę na nie patrzeć. Dlaczego? Co tam takiego jest, co sprawia, że czujesz odrazę do siebie?
Wstydzę się. Czego? Nie mogę powiedzieć. Jeśli nie powiesz, to nie będziemy mogli ci pomóc tego usunąć. Anulować. A być może nawet nie dopuścić do, żeby się wydarzyło coś, co sprawiło, że się siebie wstydzisz. Co się wydarzyło? Basiu, co się wydarzyło? Zostaw mnie z Anetą. Aneto, rozłącz się. Rozłącz się z nią. Podnieś swoje częstotliwości. Weź sobie oddech. Powiedz mi, jak ją widzisz. Ukrywa się za takimi roślinami wyglądającymi jak jakieś ukwiały, jak morskie takie żyjątka. Też nie pokazuje mi się w całości. Ja wiem, że ona tam jest, ale się chowa. Kiedy patrzysz tam na nią, gdzie jest jej ciało fizyczne? Widzę je na ziemi, widzę je z nami. Więc jest obecnie. Do kogo należy ta przestrzeń z tymi ukwiałami? To jest jej kreacja, czy to jest cudza kreacja? Wygląda tak, jakby skoczyła w miejsce, do którego nie chciała, tak jakby nie trafiła tam, gdzie chciała. Jak jest jak połączone? Przypadek. Jest całkowicie w swoim ciele fizycznym, pomimo tego, że jest w jakiejś innej kreacji, czy jest rozłączona ze swoim ciałem fizycznym? Nie jest połączona za bardzo. Nie. Jest bardzo skupiona na tym miejscu, w którym jest i na chowaniu się. Do kogo należy to miejsce, w którym jest? Do wszystkich. Tam są też inni ludzie? Nikogo tam nie ma. Więc raczej nie należy do wszystkich, skoro nikt oprócz niej tego miejsca nie odwiedza. Może to jest gdzieś w głębi jakiegoś oceanu, bo wszystko na to wskazuje, że jesteśmy gdzieś głęboko. Dobrze. Nie możesz zobaczyć jej ciała? No wiem, że ono jest zarys kształtu, ale kryje się, chowa się za tymi roślinami, nie wiem, żyjątkami takimi. Powiedz jej, że jeśli nam się nie pokaże, nie będziemy mogły przeprowadzić tej sesji, bo żeby ją przeprowadzić, musimy zrozumieć, co się z nią dzieje. Pokazuje mi twarz. I co jest na tej twarzy? Albo z tą twarzą. Dlaczego ją pokazuje? Tylko twarz. Wstydzi się tej twarzy, bo wygląda bardzo staro na tej twarzy. A dlaczego wygląda staro? Bardzo stara. Zapytaj ją, dlaczego wygląda staro. Co sprawia, że jest stara i że czuje się stara? Niech to pokaże. Niech to odnajdzie w sobie. Dlaczego czuje się stara? Ja mam wrażenie, że to nie jest jej twarz. Że ona jest przysłonięta z przodu bardzo, bardzo starą kobietą. Jeszcze raz. Duchem starej kobiety. Podejdź do niej, dotknij jej, sprawdź ją, czy to jest nasza Basia. Jest tam, ale no jest tam Basia. Ale to nie Basia za nią, to ktoś i ta kobieta za nią mówiła. Basia nie może mówić, ona jest przyduszczana przez dobrze, tę kobietę. Dobrze, mamy to, okej. W takim razie znajdź takie miejsce w ciele energetycznym Basi, naszej Basi. I może to być jedna nanocząsteczka jej, z którą się połączysz i z którą nawiążesz taki prywatny kontakt. Z którąkolwiek częścią jej ciała. Nawiązałaś? Tak. Czy
Czy teraz mogę z nią porozmawiać? Na spokojnie? I będziemy rozmawiać tylko ja, ty i Basia? Tak, spróbujmy. Mhm. To ja liczę od 1 do 3, a ty mnie z nią zostaw. 1, 2, 3. Basiu? Basiu, słyszysz mnie? Jest ktoś, kto cię przesłania. Jest ktoś, kto chce, abyśmy tej sesji nie zrobiły poprawnie. Czujesz to? Dusi mnie. Mhm, dusi cię. Okej, okay. Kto to jest? Powiedz mi. Znasz tę osobę? Jest ze mną. Od dawna? Tak. Mhm. Boisz się jej? Trzyma mnie tam, w tym miejscu. Ona cię tam trzyma, ta osoba? Mhm. Boisz się jej? Nie wiem, czy się boję. Bo? Już się chyba nie boję. Jeśli się nie boisz, to w takim razie z łatwością rozkażesz jej, żeby wyszła całkowicie z twojego ciała i stanęła przed tobą. Już. Już przed tobą stoi. Wyszła całkowicie? Całkowicie. Mówisz, że jak się całkiem odłączy, to umrze, jest taka stara. Jest taka stara. Nie umrze, ponieważ ciała energetyczne nie umierają. Ma wyjść całkowicie, nie daj się nabrać. Gdybyśmy umierali, energetycznie nie moglibyśmy reinkarnować, a my notorycznie reinkarnujemy. Wyszła całkowicie? Tak, stoi przede mną. Mhm. Kto to jest? Rozpoznaj DNA i powiedz mi, kto to jest. Czy to jest człowiek? Myślałam, że to jest staruszka, ale widzę teraz twarz. Mhm. Kosmity jakiegoś. Kosmity, okej. Okay. Oczyska olbrzymie, nic okropne. Nie szkodzi. Boisz się go? Teraz tak. Gdzie masz ten strach? Cała się boję, cała się trzęsę. Mhm. To jest twoja produkcja i on chce, żebyś to produkowała. Dlatego, że kiedy to produkujesz, to on może się ciebie trzymać. Pozbądź się tego strachu. Weź swoje energetyczne ręce i zbierz cały ten strach z całego swojego ciała. On nie może ci wtedy już nic zrobić, kiedy przestaniesz się go bać. Zebrałaś to? Zbieram. Mhm. Zbierz, ulep kulkę i wyrzuć to. I to zniknie całkowicie. Nie ma już strachu. Nie masz już strachu. Zobacz. On nie może ci nic zrobić. A teraz powiedz mi, czy są jeszcze inne istoty, które są pod ciebie podpięte. Wszyscy, którzy w ciebie ingerują, mają stanąć w tym momencie przed tobą. Wszyscy. Kto się pojawił? Jest tłum wokół mnie, jest ich dużo. Chcą zrobić na nas wrażenie. Zostawisz mnie z Anetą? Pozwolisz, żebyśmy badały tę sytuację? Dobrze, super. Tak. Zostaw mnie z Anetą. Aneto, rozłącz się. Rozłącz się, weź sobie głęboki oddech. Pozwól, żeby twoje drogi oddechowe się przeinhalowały, udrożniły. Jest dobrze. Mhm. Już widzę teraz troszkę lepiej. Okej. Okay. Powiedz mi teraz, co widzisz? Co przed nią stoi? Rzeczywiście jesteśmy gdzieś na dnie jakiegoś zbiornika wodnego i tam jest zimno. Mhm. Jest zimno, okej. Okay. Tam jest zimno. Zimno i wilgotno. Mhm. Powiedz mi, kto przed nią stanął? No jest szary. To jest ten, co ukrywał się pod postacią staruszki? Tak. Mhm. Do kogo należy ten szary? Na kogo pracuje? Są takie wokół pływające, nie wiem, czy to się nazywa, takie mątwy. Mhm. Nie wiem, co to jest mątwa. Dobrze, takie, mątwa. Tak jakby ośmiornice. Okay. Takie. Mhm. Okej. Okay. Czy meduzy, nie wiem, jakieś takie morskie. Przepraszam.
Dotknij jednej z nich i powiedz mi, jakie to jest DNA. Od Tak, którego to są gatunku pochodzą? od takich właśnie morskich jakichś Okej. Dobra. ośmiornic, ale to nie wszystko, bo one udawały te krzaki, A, jakby, te za którymi ukwiały, ona się okej. chowała. Tak, Mówisz. ale oprócz tego jest jeszcze tego więcej. To teraz niech stawi się ich szef, ich właściciel. Natychmiast. Widzę pazury, łapę pazury. Okej. Smok, oczywiście. Dobra. To teraz jeszcze obydwie podnieście się ponad to akwarium, ponad ten akwen i powiedzcie mi, co to jest i gdzie się znajduje. Tak wysoko, jak potrzebujecie. Z takiej perspektywy, która będzie najlepsza, żeby zobaczyć, co to jest, z czym jest połączone, do kogo należy. Coś w rodzaju takiego cylindra wypełnionego wodą, wokół którego jest ciemno, tak żeby sprawiało wrażenie, że jesteśmy na dnie wody, jakiegoś oceanu albo morza, ale tak naprawdę jesteśmy w cylindrze, który jest urządzeniem. I to urządzenie gdzie się znajduje? Ono się... Już musimy się jeszcze wznieść trochę bardziej. Jest podłączony do jeszcze większego urządzenia, które coś robi, w jakiś sposób ingeruje w ten cylinder. A to wszystko jest częścią jakiegoś statku. I ten statek gdzie się znajduje? Przy ziemi czy gdzieś w jakiejś znacznej odległości? Przy ziemi. I teraz zaczyna się składać wszystko. Ten skok, który zrobiła Basia, myślała, że to jest skok na ziemię, ale tak naprawdę została złapana do tego cylindra. I wyglądało to tak, jakby rzeczywiście wskoczyła, ten skok był gdzieś tam w głębi morza, morską. Ten skok był jednocześnie takim skokiem międzywymiarowym do tego, żeby się wcielić? Jakaś część jej wcieliła się, a część została utknęła w tym cylindrze. Do czego służył ten skok? Zobaczcie to To była ucieczka. To była ucieczka przed tym pająkiem, który za nią ciągle chodził, że jej zagrażał. Ona czuła się zagrożona przez niego. Wielki taki. Idźmy do momentu na chwilę, zanim wcieli się jako Basia na ziemi. Gdzie jesteście? No to właśnie jest ten skok. Czyli ten skok był jednocześnie skokiem do wcielenia się. To Tak. zobaczcie to klatka po klatce energetycznie, jak się to się dzieje, że część subtelna trafia do tej kapsuły, a część się wciela. Czy tam dochodzi do jakiegoś rozdzielenia, czy nie? Patrzymy. Kiedy jest na krawędzi tego dysku, jest jeszcze cała. I to jest taki skok w desperacji, bo nie mogła się wdrapać na górę. Chcieli, żeby była zdesperowana, udało im się to i ona to wytworzyła. Tak. Jest skok. Wpada do cylindra. I poprzez ten cylinder jest urządzeniem, czyli dołem tego cylindra, poprzez jakieś takie rurki, jakaś część płynie wychodzi. Energia? Energia też, ale też wyabstrahowano jakąś jej część z tego. Czyli została podzielona jakoś w jakiś sposób? Tak, tak jest podzielona. Widzę trzy Doszło. Części osobne. Okej, dobra. Zostawisz mnie na chwilę z Basią? Tak. To liczę od 1 do 3. 1, 2, 3. Basiu? Basiu, widzisz teraz tę sytuację? Widzisz, co się stało? Powiedz mi, po co umieszczono w tobie tego szarego? Który przypominał ducha starej kobiety. Po co to zrobili? Nie widziałam go. Nie widziałam go. A jakie problemy to sprawiało w twoim życiu? Zimno. Cały zimno. Czas zimno. A to zimno jak się przekłada? To odczuwanie zimna jak się przekłada na twoje życie?
nie mogę się zagrzać. Jest mi cały czas zimno. Okej. A powiedz mi, a jakie problemy cała ta sytuacja w tobie wywołała? To, że byłaś zamknięta w tej kapsule, to, że otaczały cię tam te ośmiornice czy mołtwy? Cały czas masz wokół różne istoty, ale nie jest, one nie są tobie przyjazne. Nie czujesz się dobrze. I jak w twoim życiu fizycznym to się objawiało, że na planie energetycznym nie czułaś się dobrze, czułaś się osaczona? Czułam, że muszę się, czuję cały czas, że muszę się, że ja nie mogę stamtąd się wydostać, że jestem w jakiejś pułapce, że wpadłam nie tu, gdzie trzeba, że to nie jest to miejsce, że to jest, że źle zrobiłam, zły ten skok był, nie w tym miejscu. I jak to objawiało się w ciele fizycznym u ciebie, na planie fizycznym? Że chcę stąd wyjść, ale nie wiem jak. Okej, dobrze. Powiedz mi, kiedy spotkałaś te byty po raz pierwszy? Zaprowadź mnie do tego momentu. Gdzie się wszystko zaczęło? Pamiętam pająka. Kiedy to było? Gdzie jesteś? Ciągle mnie śledził. To znaczy, że już widział cię wcześniej. Idź do tego momentu, kiedy pierwszy raz napotkałaś któryś z tych bytów. Którykolwiek. Już wiesz o nich wszystkich. Informacja jest wszędzie. Znasz DNA każdego z nich. Którykolwiek z nich mógł być przynętą. Powiedz mi, kto pojawił się pierwszy i kiedy? On, ten pająk, on nie mógł się do mnie zbliżyć, ale cały czas był w pobliżu. Cały czas mnie obserwował, chodził za mną. A kiedy w jest ogóle tak pierwszy duży raz jak się ja. Pojawił? Po raz pierwszy. To nic, nie była żadna szczególna sytuacja. Zaraz to zobaczymy. Co się tam wydarzyło? Gdzie jesteś przede wszystkim? Po prostu się pojawił. Jestem gdzieś. Gdzie? Żyję sobie. Gdzie? Gdzieś. Nie wiem. Na ziemi? Gdzieś w przestrzeni. Nie na ziemi, poza. To idźmy tam. Żyjesz sobie gdzieś w przestrzeni? Powiedz mi, jak wygląda twoje ciało? Masz ciało fizyczne tam? Nie. A żyjesz, mieszkasz, żyjesz i egzystujesz w jakiejś formie? Nie, chcę się wcielić. Chcę się wcielić gdzieś. Chcę pójść Czyli na ziemię. Epatujesz taką ideą, że chcesz się wcielić. Tak. Już wtedy wiedziałaś, że na ziemię? Tak, tam było najbliżej. Tam chciałam. Chciałam tam wrócić. Czyli byłaś już wcześniej na ziemi. Tak, ale tego nie pamiętałam. Dlaczego? Zobacz, co sprawiło, że zapomniałaś o tym, że się już wcielałaś na ziemi. Zobacz. Zobacz, czy jest coś wokół ciebie albo w tobie, co ingeruje w twoją pamięć. Podnieś się ponad siebie samą i zobacz, gdzie jesteś. Czy jesteś wolna, czy jesteś w czymś zamknięta? Nie mogę stąd odejść. Jest cały czas krążę w pobliżu ziemi i nie mogę odejść, nie mogę nigdzie dalej pójść. A czy widzisz, żebyś była z czymś albo kimś podpięta? Tylko ten pająk. Z tym pająkiem jesteś podpięta. Okej. Tak. Zobacz teraz, wyłącz wszystkie obrazy i zobacz siebie tylko i wyłącznie energetycznie. I powiedz mi, czy widzisz jakiś energetyczny sznureczek, który by od ciebie do niego biegł? Czy jesteś z nim połączona energetycznie, mentalnie, emocjonalnie lub w jakikolwiek inny sposób? Zobacz to energetycznie. On jest, ale nie może się do mnie zbliżyć, ale w tej samej odległości cały czas się pojawia. Ale energetycznie. I pojawia się od momentu kiedy? Mojej śmierci, mojej poprzedniego życia. Okej, to idźmy do momentu twojej śmierci w poprzednim życiu.
Gdzie jesteśmy? Widzę łóżko. Jestem bardzo, bardzo starą kobietą. Wyglądającą tak samo jak ta, która później... Rozumiem. Jak ten szary, który się za nią podawał. Tak. I powiedz mi, gdzie jesteś? Czy możesz podać jakieś państwo? W jakiejś chałupince drewnianej. W górach. A geograficznie? W Bieszczadach. W Polsce. Okej, dobra. Ile masz lat? 87. To piękny wiek, 87. Jesteś sama w swojej, w tej chałupce? Czy jest ktoś z tobą? Sama, jakieś zwierzęta tam są moje. I ptak. Jest ktoś jeszcze? Ktoś, kto nie jest fizyczny? Czy jesteś sama z tymi zwierzętami? Czułam ich cały czas. Czułam ich cały czas. Całe życie mi towarzyszyli. Towarzyszyli ci. Okej. Skąd przyszli? Dlaczego ci towarzyszyli? Przychodzili do mnie. W nocy szczególnie. I co ci robili, kiedy przychodzili w nocy? Słyszałam ich na strychu. Chodzili tam, coś montowali. Idźmy na strych, kiedy są tam i montują. I powiedz mi, co widzisz, kogo widzisz. Cienie. To teraz zapalamy takie światło, które pozwoli ci zobaczyć, kim są te cienie. Bo to wszystko ciebie dotyczy. Kim są te cienie? To szarzy są. Szarzy. I co oni tam montują w tej twojej chałupce? Sieć. I? Jakieś kable rozkładają. Czy coś, cokolwiek z tego, co montują, już jest z tobą połączone? Ze mną i z niektórymi moimi zwierzętami. Czyli już do nich jakby przynależysz. Okej. Co z ciebie wyciągali? Moją złość na nich. Złość na to, że mi tam chodzą. A na początku się bałam. Widzisz, jakie perpetuum mobile stworzyli? Chcieli twojej złości? Przychodzili tam po to, żebyś ją wytwarzała. I tak się kręciło to wszystko. Jesteś jeszcze zła na nich? Na początku byłam zła na ludzi, bo myślałam, że to jakieś sąsiedzi, dzieciaki przychodzą straszyć mnie. A to byli Przeganiałam oni. Przeganiałam ich, a to byli oni. Okej. Czy znasz te istoty jeszcze z poprzedniego wcielenia? Czy to było pierwsze wcielenie, w którym się z nimi spotkałaś? Przypomnij sobie. Chyba pierwsze. Ja ich w ogóle nie widziałam wcześniej nigdy. Spójrz na całą swoją linię czasową. Tak jakby śmignęła ci cała twoja egzystencja. Spotkałaś ich wcześniej? Czy to jest pierwsze życie, w którym się pojawili? Nie wiem tego, ale ja przez nich ciągle jestem sama. Okej. Dobra. Czyli to jest... Nie dopuszczają nikogo do mnie, nie pozwalają. Okej. Ej, powiedz mi jeszcze, jak umierasz, to co się dzieje z tą siatką? Po co tą siatkę zamontowali? Wyłapują mnie, ale robią to tak, żebym miała wrażenie, że to ja podejmuję decyzję. Okej. I dlatego ten pająk później będzie mógł się do ciebie zbliżyć i cię śledzić. Tak, a ja nie mogę polecieć nigdzie dalej, tylko krążę wokół tego, co trochę znam, czyli ziemi. I co się takiego dzieje, że ty wykonasz później taki skok? Nie mogę się wdrapać tam na ten jasny dysk. Tam jest tak pięknie, jest jezioro. To sprawdź teraz, jest czysto. Do kogo należy ten dysk.
do nich, to wszystko oni. Do nich. Rozumiesz już teraz, Tak. że to wszystko była jedna wielka manipulacja? Tak, nie mogłam nie skoczyć, nie mogłam wejść, byłam już bez wyjścia. Zaraz znajdziemy wyjście, tylko i sama je znajdziesz. Tylko żebyśmy mogli znaleźć to wyjście, musimy dobrze zrozumieć, kiedy się po ciebie dokładnie podpięli. Pozwolisz nam to zobaczyć? Tak, musimy to zobaczyć. W takim razie zostaw mnie z Anetą, dobrze? Aneto, rozłącz się. Rozłącz się. Weź sobie parę głębokich oddechów. Poczuj się lepiej. Podnieś swoje częstotliwości. Możesz sobie energetycznie pomóc, żeby poczuć się lepiej, żeby udrożnić swoje drogi oddechowe. I kiedy to zrobisz, powiedz mi i wrócimy do pracy. Dobra. Okej, to teraz poszukajmy tego momentu, kiedy ona napotkała ich po raz pierwszy. Pierwsze zetknięcie się z nimi. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w tej chałupince. Ona jest w lesie albo blisko lasu i nie ma w pobliżu innych zabudowań, nie za blisko. Ona mieszka sama? Ona mieszka sama. Dobrze. Jest wdową. Dosyć wcześnie straciła męża i nie było dzieci. I w którym momencie pojawiają się te byty? Co się takiego w jej życiu dzieje, że one mogły się do niej zbliżyć? Oni, ja widzę, że oni krążą gdzieś tam w okolicy. Ona I czego widuje szukają? dziwne rzeczy. Dziwne Jasne. rzeczy widuje w nocy. Jest sensytywna, może widzieć więcej niż ponad pięć zmysłów. Okej, tylko Tak, i teraz. myśli, że sąsiedzi sobie robią z niej żarty i że robią sobie żarty ze starszej I kobiety. zaczyna produkować złość? I zaczyna produkować dużo złości, takiej wściekłości. Na początku się tego przestraszyła, a potem jest bardzo zła na tych ludzi i robi się taka zgorzkniała, złośliwa wręcz, bo uważa, że jej dokuczają. A co tym bytom pozwala zbliżyć się do niej i w końcu podpiąć? To, że jest, że się pomyliła i że złość, taką nienawiść wręcz po czasie, taką na granicy trochę wariactwa nawet w stosunku do ludzi wyzwala. I to Taka im. wszystko jedno, czy oni są blisko, czy nie. Więc oni produkowali u niej tę irytację, która w końcu przerodziła się w złość i nienawiść wobec sąsiadów, których Tak. oskarżała o to, że jej dokuczają, a w międzyczasie, odwracając jej wzrok w kierunku ludzi, mogli się pod nią podpiąć, tak? Tak, Kiedy do najpierw tego zrobili dokładnie? to w tym domu. Kiedy pierwszy raz pojawiają się w jej przestrzeni? Noc, to jest noc, dzień. Noc. I co się dzieje? Przelatują czymś? Tak, przylatują dwoma takimi niewielkimi krążkami i pomiędzy drzew widać światła migające. A jak ona na to reaguje? Ona śpi, ona jest przebudzona? Ona śpi, jak sama mówi o tym, jak ptaszek, tak, że się łatwo budzi i te światła jej przeszkadzają i złości się, myśli, że to jakaś młodzież tam w lesie sobie imprezuje albo że ognisko, bo nie widziała za dobrze, była starszą panią, że się palą ogniska, bała się, że pożar wzniecą. I ci I wchodzą do jej zaczęła. domu, tak? Tak, ona wychodzi tam na taki ganek i zaczyna krzyczeć, żeby się wynosili i przezywa ich. I oni jak reagują? Co się dzieje? Nie widzę, żeby niczego szczególnego. Po prostu oni tak się pojawiają potem kolejny i kolejny raz i wzbudzają coraz większą irytację i do tego stopnia, że ona
Miała takie uczucie, że jakby miała karabin, To by ich to wystrzelała. byłaby w stanie tak strzelić do ludzi, do dzieci. W którym momencie przepełniła się ta czara goryczy, że w końcu dała im przyzwolenie? Przy piątej wizycie. Co się takiego wydarzyło wtedy? W jaki sposób się podpięli? Co się z nią dzieje? Ona jest w takim szale, praktycznie ze złości. I co się dzieje z jej częścią subliminalną, że pozwala się podpiąć? Jak do tego dochodzi? Tak jakby ciało fizyczne było bardzo złe, a ciało subtelne dziwne, bo tak jakby to ciało subtelne było nieświadome wtedy, jakby nie, ona wyszła z siebie, a właściwie to jakby ciało fizyczne wyszło, a ta część subtelna została. Zobacz, czy wpłynęli na to rozłączenie, rozdzielenie. Zobacz, czy zrobili coś, co sprawiło, że wyciągnęli ją z jej ciała fizycznego. Tak, oni cały czas coś majstrują. Dziwne to jest, bo to też jest ten moment śmierci. Tylko. Mnie interesuje moment, w którym dała przyzwolenie, w którym powiedziała tak. Podświadomie. Na poziomie subtelnym. Widzę to na dwóch osobnych poziomach. Dziwne to jest, że ta część fizyczna, która coś widzi i bardzo się złości, ma ochotę wystrzelać, a w domu na łóżku leży część subtelna, zupełnie spokojna, taka umierająca, tak jakby była ciałem fizycznym, takim, które umiera. I kiedy daje przyzwolenie? Jest tak zmęczona, że daje przyzwolenie? No tak to wygląda, bo nie ma wyraźnego, tak, Zobacz tylko jeszcze, czy właściwie była czegoś takiego. jakiś przekaz subliminalny, że ona pozwoliła na to wszystko. Tak jakby wszystko, cała akcja działa się przy tym, przy tej złości, jak ona przeganiała te niby dzieciaki. I pod tą złością, jakbyś podniosła tę warstwę tej złości, kiedy dała przyzwolenie? Obierz ją ze złości i powiedz mi, kiedy dała przyzwolenie. To oni ją obrali ze złości i wtedy ta część subtelna, która była zupełnie spokojna i taka gotowa do odejścia, ona odchodzi po prostu. Ale dlaczego z nimi? Ale Dlaczego no daje... właśnie, już jest w tej pułapce, bo się pojawia, leci do góry i jest tam w tej ciemnej Kiedy przestrzeni, która dała już jest pułapką. przyzwolenie? Kiedy dała przyzwolenie? W ogóle tego nie widać. Jest tylko to bardzo wyraźne rozdzielenie, tak jakby zmylenie. Wszystko tutaj jest pomylone. Dobrze, to w takim razie, ponieważ wszystko jest pomylone, odepnij się od niej całkowicie, ale to całkowicie, jakbyś sobie stworzyła własną przestrzeń, zupełnie obiektywną. Całkowicie odpinasz się od tej sytuacji. I jesteś w niezależnej, obiektywnej przestrzeni. Jesteś w swoim pokoju? Tak. To teraz na ekranie przed tobą pojawi się moment, w którym ona da przyzwolenie na to, żeby się z nią połączyli. Już. Podzielili ją. Oddzielili ciało fizyczne od ciała Żeby subtelnego. mogli to zrobić, musiała już na to przyzwolić. To ta część fizyczna, właściwie mentalna i emocjonalna, która jest połączona z ciałem fizycznym w tamtym momencie, to one wchodzą z nimi w reakcję. To ta część dała zezwolenie. Druga część jest oddzielona jakby szybą i to jest taka uspokojona, uśpiona wręcz część subtelna. Okay. To ta część, która ma odejść. Czyli ona jeszcze nie umarła,
Doszło do pewnego rodzaju abdukcji. Tak. Okej. Dobra, wracamy do teraźniejszości. Wracamy do Basi dzisiaj. Czy Basia Jesteś. dzisiaj, dzisiejsza, nasza Basia to widziała? Tak. Czy widziała, co zrobiła? Czy widziała, że dała im przyzwolenie, produkując tyle złości? Tak. I to wyprodukowała tę złość w złym kierunku, wobec ludzi. Widzi, jak łatwo można dać się oszukać pozorom. Tak, ale myślała, że to ludzie, bo nie widziała wcześniej czegoś takiego. To jej się Jasne. kojarzyło z ogniskami i z ludźmi. Jasne. Oczywiście. Niech mi powie, dlaczego ten szary, który w niej egzystował, w którym w niej był, przyjął formę tej kobiety, którą była w poprzednim wcieleniu. W jakimś poprzednim wcieleniu. Po co to było? Żeby móc robić to, co chce. I żeby ona miała poczucie, że jest, że tak wygląda i żeby się nie pokazywała. To jest jak przykrywka taka. Czy ma to wpływ to, że on ją zakrywał i to taką starą kobietą, którą ona była, starą, zgorzkniałą, wściekłą na ludzi, czy miało wpływ na jej życie fizyczne obecnie? Miało. Jaki wpływ? Taki, że była zimna. Zimna emocjonalnie wobec Zimna ludzi? emocjonalnie, fizycznie, taka jak już stara kobieta, w której nie ma za dużo życia, która nie zainteresowana jest różnymi sprawami związanymi z seksualnością, właśnie z byciem mamą. To wszystko tak jakby już przeminęło dla niej, przez to, Dobra. że była przykryta tą kobietą. Czy widzi to wszystko? Czy widzi, że ma piękne, młode ciało? Że jest piękną, młodą kobietą? Że wszystko przed nią, a oni chcieli zrobić z niej staruchę? Tak, i wszystko wyciągać dla siebie. I właśnie tym się teraz zajmiemy. Zobaczmy przepływ energii. Co z niej wyciągano i w jaki sposób? Poprzez ten cylinder, w którym była, od dołu wszystko wyciągali, tak jakby dołem. Wszystko to znaczy co? Co dokładnie z niej wyciągano? Energię życiową, energię seksualną, energię kreacji, energię takiego utknięcia, niezgody na to miejsce, w którym jest, takiego bycia bez wyjścia. Niezadowolenia, bycia w pewien sposób osaczonym. Widzi to wszystko? Tak, czyli takie niebezpieczeństwo, które ciebie bezpośrednio nie dotyka, ale jest takie zagrożenie cały czas. I to sprawiało, że w życiu nie ma poczucia bezpieczeństwa, tak? Tak. Dobra, to teraz zróbcie jeszcze jedną rzecz. Idźcie do stacji końcowej jej energii. Dokąd płynie jej energia? To jest dosyć skomplikowany system rurek, różnych urządzeń. Spływa to wszystko do czegoś, co przypomina taki kombajn, nie wiem. I do czego jest wykorzystywane stamtąd? To jest jak generator, taki, I co znaczy generuje? generator. Dobra, zostańmy przy takiej nazwie. I co generuje? Raczej nie generuje, tylko przemienia. Czyli transformator może bardziej, czyli zbiera te wszystkie rodzaje energii z niej, w jaki sposób to transformuje i to jest połączone z tym dużym smokiem, którego widziałyśmy jakiś czas temu. Czy tylko on się tym żywi, czy jeszcze ktoś żywi się jej energią? On jest szefem tego wszystkiego, ale to jest jak stacja, taka rodzaj stacji, może nie badawczej, ale takiej, także tam no, zasiedlają, robią różne rzeczy i różne To do operacje. jakich operacji, do jakich eksperymentów wykorzystywana jest jej energia bądź ona sama? Jaki jest jej udział w tych badaniach?
Co ona robi na tej stacji badawczej? Przyglądam się. Najbliżej wygląda to, najbardziej to przypomina, ale nie jestem pewna. Ja widzę takie Wszystko połączone możesz zobaczyć. mnóstwo jajeczek, mnóstwo połączonych jajeczek, ogrzewanych Jej tą energią? energią. Tak. A teraz zobacz jedno jajeczko, czy w takim jajeczku jest jej DNA? Czy coś z niej pobierają do tych jajeczek? Czy nie? Nie, Tak czy nie? to ta energia Okay. tylko zasila jest pokarmem dla tych jajeczek. A co jest w tych jajeczkach? Widzę takie małe, malutkie, zastygłe jakby. To one nie są żywe, wyglądają jak coś pomiędzy człowiekiem a gadem. Tylko one są zastygłe, tak jakby były w takiej formie przetrwalnikowej, coś Okej, okay. takiego. Powiedz mi tylko, czy jest pobierany materiał genetyczny Basi do którychkolwiek z tych bytów, czy nie? Czy tylko karmią się jej energią? Ogrzewają? Tylko się karmią Okej. i ogrzewają. Dobra. I dlatego jest jej zimno, ponieważ ogrzewa cudze byty? Tak, poza tym jest w takim miejscu, gdzie jest wilgotno i zimno i ma przy sobie tego szarego, który jest też zimny. Już nie ma przy sobie, bo wszyscy są przed nią. Wszyscy. Łącznie z tym szefem. Tak. Czy ona się ich boi? Nie. Dobrze. Już nie. Bardzo dobrze. W takim razie, czy jest gotowa odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które zadała jej część fizyczna? Tak. Są pewne rzeczy, które przeszkadzają jej w życiu fizycznym i ona szuka odpowiedzi, czy istnieją przyczyny ezoteryczne tego. Dlaczego odczuwa niemoc działania i czuje się jak za szybą? Co, bo jest. Była w tym cylindrze cały czas. Widzi to? Teraz jeszcze niech zobaczy, czy przypadkiem ten cylinder, to w czym została zamknięta, nie jest zasilany jej własną energią. Zasilała własne więzienie? No tak. Widzi to? Okej. Dlaczego odczuwa lęk przed macierzyństwem? Bo tam od strony tej subtelnej jest jak stara kobieta, której wszystko już przeminęło, związanego z tym, co młodość może mieć. Więc no, stare kobiety już nie miewają dzieci. Gdzie jest takie oprogramowanie w niej? Ono było zewnętrzne, generowane przez Czy już tego nie szarego. Ma? Nie. A lęk przed tym, że komuś zaszkodzi? Lęk przed odpowiedzialnością? Przed wzięciem odpowiedzialności? Tak, to jest to samo, to samo. Bo jako stara osoba się decyduje na dziecko, to, no to może umrzeć i zostawić dziecko malutkie samo. Okej. A jej poczucie niepewności ma swoje źródło tam? Czy nie? Pośrednio też, bo no bo nie wiesz do końca, znaczy nie wierzysz w siebie, jesteś zła na siebie, że skoczyłaś nie tu, gdzie trzeba, wstydzisz się siebie, tego, jak wyglądasz. I jeszcze w momentach, kiedy chcesz stamtąd się wydostać, to ją przyduszało. Przyduszało ją ten szary. Ale teraz już widzi to wszystko? Widzi, jaka to była manipulacja? Że tak naprawdę oni doprowadzili do takiej sytuacji, żeby ona wykonała ten feralny skok? O to im właśnie tak. chodziło? Tak. Wszystko było zmanipulowane. Tak. Od początku do końca. Tak. Dobrze. Dlaczego jej relacja z mamą jest taka trudna, taka oddalona? Widzicie coś? Widzimy, że
że w ogóle relacje z ludźmi są jakby trochę pomylone, bo to nie ludzie, tylko te byty, które ingerują w nią, robią jej krzywdę. Przez to, że była osaczona w tym Tak, akwarium. tak, tak, tak. A do czego I służyły te ośmiornice? Co miały w niej wywoływać? Te ukwiały, czy ośmiornice, czy cokolwiek? jak po prostu pilnujący tacy, podstraszający ją, tak żeby w ogóle dużo tego wokół niej było, I to żeby się się przy... cały czas wokół niej działo. A dlaczego to się przekładało na relacje z mamą? Akurat. Z najbliższą osobą. Bo absorbowało ją to, co na zewnątrz, takie zagrażające trochę, i znowu nie można było zobaczyć głębi relacji z prawdziwym człowiekiem. I to znowu myliło, tak jak w życiu tej starszej pani, która krzyczała na młodzież, a tak naprawdę to młodzież nic nie zrobiła. A skąd się bierze jej poczucie pustki, samotności, zwłaszcza przed okresem? Kiedy ma dostać okres, to się wzmaga. Pustka i taka samotność jest cały czas, bo jest w tym wszystkim samotna, i to jeszcze pochodzi od momentu śmierci męża z poprzedniego życia. Duża taka samotność, a okolice menstruacji przychodzi tylko to, że jest taka nie za bardzo zgoda na to, bo jest to wewnętrzne poczucie starej kobiety takiej. Tak, jakby już była w menopauzie, tak? Tak. Dobrze, to pierwsza rzecz. Poproś Basię, żeby poszukała w sobie tego poczucia pustki, samotności. Gdzie to ma w swoim ciele? Ma w oczach, W które oczach? Gdzieś dużo jeszcze? płakały. Gdzieś Tak. jeszcze? Szyi i w gardle i tutaj w płucach. To wszystko, czy gdzieś jeszcze się ulokowało, to poczucie pustki i samotności? Jeszcze trochę niżej w brzuchu. Dobrze. To niech zrobi to samo, co zrobiła wcześniej ze swoją złością, ze swoim lękiem. I niech zbierze to swoimi energetycznymi rękami i niech wyrzuci przez swój własny portal, w którym to wszystko znika. Co więcej, może wytworzyć wyższe wibracje w tym portalu i one automatycznie zniwelują wszystkie te poczucia pustki i samotności. Wszystko znika. Wszystko zniknęło, wyciągnęła to wszystko. To teraz niech bardzo dokładnie zajrzy w siebie, w swoje ciało i powie mi, czy coś jest w jej brzuchu, w okolicach intymnych. Coś, co do niej nie należy. Nie, ale na zewnątrz teraz zobaczyłyśmy, Co jest na zewnątrz? że wokół niej gromadzą się duchy bardzo głodnych ludzi, W tym jeszcze cylindrze? dodatkowo. Czy wokół jej ciała fizycznego? Gdzie? Są blisko też i wokół cylindra nie widać, tylko wokół ciała jej fizycznego. I co przyciąga te duchy? Jakby ktoś je, nie wiem, wołał Wysyłał? je, wysyłał, Kto wołał. to robi? Ten smok się nad nią znęca. On nie ma dla niej litości Po w co? ogóle. Po co? Mówi za to, że chciała rozstrzelać niewinną młodzież, niewinne dzieci, że się Wywołuje bawią w w niej lesie. poczucie winy w takim razie. Gdzie jest w niej poczucie winy? Chciała wyeliminować to, co jej przeszkadzało. Tak. Wedle niej.
Gdzie jest w niej poczucie winy? Dlaczego Jest może na tym. też, idzie w taki sposób jak siódemka przez jej ciało. Okej. Okay. Jest gotowa to wyeliminować? Widzi to wszystko? Tak. Widzi, jak jest manipulowana poprzez to poczucie winy? Tak. I ta siódemka pokazuje się jak kosa. To jest jak życzenie komuś śmierci. Ona nie życzyła nikomu śmierci, ona tylko chciała sama żyć w spokoju. Ale ten smok jej mówił, to jest jak takie pranie mózgu, że jak komuś życzysz śmierci, to sama jesteś mordercą. Widzi teraz to? Widzi tę manipulację? Tak. To niech to wyciągnie i wyrzuci w ten portal. Nie potrzebuje tego. To jest jej manipulacja, Tak. dzięki której ona to produkowała. Wyrzuciła to? Tak. Czy teraz te duchy mają do niej dostęp, czy już nie? Teraz już nie. Widzi to? Tak. Widzi to, że te jej własne kreacje sprawiały, że tyle bytów mogło się do niej podłączyć, zbliżać? Tak. Czy ta obecność tych duchów w jakikolwiek sposób wpływała na jej życie? Wpływała. Też czuła się jeszcze bardziej, jakby nie tylko od strony subtelnej, ale również od strony fizycznej, taka obszczypywana z energii dodatkowo. I one, te duchy się pojawiały na wysokości właśnie dolnej części brzucha i tak jakby stamtąd skubały. Dobrze. Chciałabym, żeby jeszcze raz zajrzała do swojego brzucha, do swoich części intymnych i rzeczywiście zweryfikowała, co tam się dzieje, ponieważ na poziomie fizycznym ma wzdęcia i czuje pustkę w brzuchu. Czy jest coś, co do niej należy, lub jakaś jej kreacja? Jest coś tam w środku. Sprawdźcie, co tam jest. Dziwne, to jest jakieś urządzenie, którego nie znam, nie widziałam czegoś takiego. Nic nie szkodzi, powiedz mi, co widzisz. Są jak płaty takie, które są poukładane w środku. Z takimi miejscami, jakby skręconymi drucikami, sprężynami połączonymi silnie. I do czego I to służy? One w jakiś sposób działają tak, że jakby wsysają, przepraszam, energię, która się tam pojawia. A co to za energia, o którą ona tam produkuje? Co się pojawia tam za energia? Jaką energię wsysają? Niepokoju na przykład. Produkuje niepokój w swoich narządach rodnych? Tak. Nie, w ogóle w brzuchu. Ja w mówię brzuchu, o brzuchu. Okay. To jest całym takim od miednicy pod mostek aż. Czyli mówimy mniej więcej o narządach rodnych i o systemie tutaj trawiennym, tak? O żołądku, Tak. o jelitach. Tak, to nie ma nic wspólnego z narządami rodnymi, raczej z tym, że jest założony taki tak jakby wsteczny wiatrak, tak najbardziej mi się to kojarzy, coś, Który co wciąga. pochłania energię, tak. Energię niepokoju. Tak. A skąd się produkuje, co produkuje tę energię niepokoju w niej? I sytuacja, to w czym jest, co widzi, czego nie widzi. Tego też energia, tam jest bardzo dużo takiego pomieszanych różnych trudnych emocji i ponieważ ta maszynka, którą ma w środku, pochłania to, to może być tak, że ona nawet nie do końca ma dostęp do swoich emocji, bo to jest wszystko jakby wyciągane z niej. Dobrze, nie wyłączy tę maszynkę. Całkowicie ją zneutralizuje, bo już przede wszystkim już o niej wie. Wie, jak funkcjonuje, więc może nią zarządzać. Jest w jej Tak. ciele, zatem należy do niej w tym momencie. I to ona decyduje o tym, co z nią zrobić. Wyłączyła to? Tak. Dobrze, to idziemy dalej. Dlaczego ma zanikający okres? Dlaczego jej miesiączki zanikają? I dlaczego w okolicy miesiączki pojawiają się bóle głowy? Jeszcze raz zweryfikujcie, czy coś tam jest. Nic nie ma w narządach rodnych. Ja Tak się jakby muszę energetycznie w ogóle te narządy rodne były wyłączone, obumarłe, stare. Dlaczego? Coś tak.
Co im to daje? związany z tą starą kobietą. Ale co im to daje? Przecież kiedy zrobili z niej starą kobietę, to tak naprawdę powinna generować mniej energii, a jednak im się to opłaca. Dlaczego? Im nie chodzi o energię seksualną. Tylko jaką? I nie korzystają, nie korzystają w niej w pełni. Raczej chodzi o energię tak inne, zniechęcenia, Okej. niezadowolenia, A teraz powiedz mi, dlaczego bycia w wyłączyli? potrzasku. Dlaczego wyłączyli energię seksualną? Dobre pytanie. Niech ci odpowie, dlaczego wyłączyli w niej energię seksualną? Wszystko, co z nią robią, robią dla własnych korzyści. Tak. Dlaczego opłaca im się wyłączyć, opłacało im się zrobić z niej starą kobietę w takim okresie menopauzy i Już wyłączyć energię? po menopauzie nawet. To jest związane z tym rozdzieleniem jej na dwie części i opłaca im się utrzymywać ją w takiej w myśleniu o sobie, że jest starą kobietą, coś takiego. Bo To wtedy im się czuję opłaca, bo niemoc. czuje niemoc, czuje się, bo stary człowiek, nawet jeżeli możesz otworzyć, otwiera sobie drzwi, to i tak nie ucieknie, bo wie, że go za chwilę złapią. Okej. Jak masz poczucie starości, to jesteś słabsza po prostu. Dobra, a czy jednak jest przyczyna ezoteryczna tych zanikających okresów, czy nie? Tak, to jest właśnie z tym związane, że stara kobieta nie ma okresu. Okej, dobra. Ciało fizyczne jakby to absorbuje te informacje subtelne. I to libido również jest z tą sytuacją związaną? Związane? Tak. Dobra, Tak. brak libido. Okej. I jeszcze Basia pytała, dlaczego ma zimne stopy i ręce? Fizycznie. To jest w ogóle wychłodzona subtelnie. To też jest ważne dla utrzymania całej tej sytuacji. Jest w tym cylindrze, w którym jest mokro i zimno. Jest jakby w płynie takim zimnym zanurzona. I stąd się to bierze. I stąd się to bierze, bo się przekłada to na ciało fizyczne. To teraz jeszcze ostatnie pytanie, które zadało jej ciało fizyczne. Skąd się biorą u niej alergie? Czy jest przyczyna ezoteryczna? Czy nie? To wszystko tak wygląda, jakby, zobacz, jak ciężko znaleźć informacje dla Basi. I wygląda to tak, jakby cały czas manipulowali, zmieniali, zmylali. Jesteś młoda, czujesz się staro. Jesteś piękna, czujesz się brzydko. Masz cudne ciało, a wstydzisz się go. Wszystko to tak wygląda, wszystko jest odwrócone. Widzi tam wielką manipulację. Widzi to, Tak. co jej robią. Widzi, na co dała przyzwolenie. Tak. Widzi, że sama to wszystko zasila własną energią. Tak. W takim razie, czy jest gotowa to wszystko zmienić? Tak. Okej. To po pierwsze, niech sprawdzi swoje ciało eteryczne, czy są jeszcze jakieś inne implanty oprócz tych płatów, które widzieliśmy w brzuchu. No ten cylinder jest tak, to ten cylinder, ta kapsuła taka jest, to całe. jest to całe, tak. Dobra. Ponieważ doszło do jakiegoś oddzielenia niektórych jej części, chciałabym, żebyśmy pracowały z przeszłości. Zgadza się? Cofnąć i anulować to wszystko, zanim to się w ogóle wydarzy? Tak. To poszukajmy takiego momentu w jej egzystencji na Ziemi, w którym była szczęśliwa. Kiedy była młoda i właśnie... Tam w tych właśnie górach, ona w Bieszczadach? Tak. Super. I ona chciała już umrzeć, żeby urodzić się i być znowu młoda. Bardzo za tym tęskniła. Jest młoda. I za chwilę do tego wróci.
I to jest dzień jej ślubu. Jesteśmy w dniu jej ślubu. Tak. Cofnęliśmy się. Jest Tak. szczęśliwa, radosna. Bardzo. Pada śnieg. Okej. Pozwolisz mi z nią porozmawiać? Tak. Jak ona ma na imię w tamtym życiu? Dorota. Dorota. To zostaw mnie z Dorotą. Jeden, dwa, trzy. Doroto? Cześć, Doroto. Słyszałam, że wyszłaś za mąż. Za chwilę wyjdę. Ach, za chwilę wyjdziesz. To ja ci złożę gratulacje przed czasem. Wiesz, skąd przychodzę? Z twojej przyszłości. Wiesz o tym? Nie wierzę w takie rzeczy. Nie wierzysz w takie rzeczy? A chcesz zobaczyć swoją przyszłość? Proponuję ci taki szybki spacer. W 3 sekundy zobaczysz całą swoją przyszłość, aż do czasu, z którego do ciebie mówię. A na trzy, kiedy powiem trzy, wrócimy do teraźniejszości, do tego cudownego dnia, w którym jesteś, dobra? Moja babcia mi takie bajki czytała. Dobra. To jest nasz spacer do twojej przyszłości. Jesteś gotowa? Weź Anetę za rękę. Ona może pójść z tobą, jeśli chcesz. Na trzy będziecie z powrotem. I zobaczycie wszystko, absolutnie wszystko, co się wydarzy. Liczę. Jeden, dwa, trzy. Jesteście z powrotem. Doroto, widziałaś siebie? Widziałaś, co się wydarzyło w twoim życiu? Widziałaś, na co się zgodziłaś? Coś ty narobiła. Ja? Dlaczego dziś? Dlaczego mi to pokazałaś? Dlatego, że zaraz będziesz z powrotem szczęśliwa. Widziałaś to wszystko? Widziałaś, na co możesz się zgodzić w swojej przyszłości? Działam. Ale dziś jest cudowny dzień, prawda? Wychodzisz za mąż, za mężczyznę, którego kochasz, prawda? Coś ci chcę pokazać. Pokaż mi, co chcesz mi pokazać. Widzisz to światło tu nade mną? Nie widzę, ale wierzę, że jest. Co to jest? Myślałam, że coś nade mną czuwa. A? Czuwa. Co? Oni? To oni. Czyli już wcześniej cię znaleźli. To bardzo dobrze widzisz. Widzisz, jak sobie uświadomiłaś wszystko. Doroto, musimy się cofnąć w czasie jeszcze bardziej. Musimy znaleźć ten moment, kiedy spotkali cię po raz pierwszy. Zaprowadzisz mnie tam? Musimy to wszystko anulować, żebyś mogła się cieszyć dzisiejszym dniem tego ślubu z twoim kochanym mężem i żebyś potem mogła się cieszyć szczęściem w każdym następnym wcieleniu. Rozumiesz to? Nie mogę znaleźć takiego czasu. Oni ciągle za mną chodzili, ciągle Zawsze. byli blisko. Powiedz mi, kiedy przyszłaś pierwszy raz na ziemię, byli już z tobą? Tak. To musimy się cofnąć jeszcze dalej w czasie. Zostawisz mnie z Anetą? To trzymaj się, pa. Zostaw mnie z Anetą. Aneto, rozłącz się. Naprawdę coś wisi nad nią cały czas. Dobra, czyli. Obserwują ją cały czas. Dobrze. Czy kiedy wchodzi na ziemię po raz pierwszy, jest wysyłana przez nich? Kiedy przychodzi tutaj? Dobra, cofamy się jeszcze dalej w czasie. Znajdź taki moment, kiedy ich nie było. Na ziemi nie było takiego momentu. Jasne, zrozumiałam to. Szukamy dalej. Znajdźcie moment, kiedy nie była z niczym ani z nikim podpięta. Ona zawsze była. Nie. Nie. To jest ich manipulacja. Znajdziecie tak daleko w czasie, kiedy znajdziecie ten moment, kiedy nie była.
Ja policzę od Wygląda tak, 1 do 3. jakby ktoś ją cały czas obserwował. Ona się pojawia jako taka kuleczka, taka czerwonawa, pojedyncza, nie za duża. To, że obserwuję, to Tak. nie znaczy, że jest podpięty. Wszechświat jest pełen bytów, istnień i tak dalej, które mogą się widzieć nawzajem. Widzę tę kuleczkę, ona jest taka pełna życia. Czy jest czymś podpięta? Nie, z niczym nie jest podpięta, ale jest obserwowana. Pozwolisz mi porozmawiać z nią? Tak. Będę ją nazywać Basią. 1, 2, 3. Basiu? Cześć, Basiu. Słyszysz mnie? Dobrze. Basiu, czy wiesz, dlaczego szukamy takiego momentu, gdzie nie jesteś podpięta z niczym ani z nikim, kiedy jesteś wolna? Jestem wolna. Jesteś wolna, a powiedz mi, jak to cię obserwuje? Cały czas jest to światło. Cały czas jest to świat. Cofnijmy się do przeszłości, cofnijmy się w czasie, kiedy jeszcze tego światła z tobą nie było. Idźmy tam. Na 3. I 3. Jesteś sama. Nie ma tego światła. Jestem częścią czegoś większego, Jak my wszyscy. ale bardzo chcę się z tego wyizolować, I izolujesz się, wyłonić. prawda? Tak. Izolujesz swoją świadomość po to, żeby egzystować samodzielnie. Dobrze. Tak. Kiedy pojawia się to światło? Stoi, tam jest. Od Czeka, razu. aż się Czeka. wyizolujesz? Wiesz już o Tak. tym, że czeka na ciebie? Tak, on czeka na wszystkich, Wiem. którzy. Zdałem sobie z tego sprawę. I ty też już o tym wiesz. I wiesz, co zrobisz? Wyizolujesz się tak, żeby to światło nie mogło cię dostrzec, ponieważ ty już wiesz, że ono tam jest i że czeka. Jesteś na to gotowa? To na 3 wyizolujesz się na swój własny, niezależny, autonomiczny sposób. To światło nie będzie miało żadnego dostępu do ciebie, bo ty o nim wiesz. Ja liczę do 3. Gotowa? 1, 2, 3. Nie ma światła. Znalazłaś swoją drogę. Jest, ale mnie Nie nie widzisz. dosięga. Super. Widzisz, że tak zadziałała twoja wola? To ty decydujesz o tym, z czym wchodzisz w reakcję. Tylko ty. Światło jest kuszące, przyciąga. Wyobrażam sobie. Ale bardziej kusząca jest twoja własna ścieżka. Bo wtedy będziesz mogła zrobić wszystko, wykreować wszystko, czego zechcesz. Jeśli pójdziesz z tym światłem, będziesz kokreować z nim. I często to ono będzie ci narzucać to, jaka masz być, jak masz żyć, jak masz egzystować. Tak było. Zrozumiałaś to? Wiesz, że mówię do ciebie z twojej przyszłości? Z 2018 roku na Ziemi? Wiem, mogę ją zobaczyć. Widzisz swoje ciało? Widzę. Pamiętasz, jak sama się wyekstrahowałaś swoją własną drogą? Zrób to samo dla swojego ciała w 2018 roku. Idziemy do przyszłości. Idziemy do twojego wcielenia ziemskiego. Ale tak. Idziesz już własną ścieżką. Nie ma żadnego światła, nie ma żadnych bytów. Nie godzisz się na żadne podpięcia. Rozumiesz to? Jestem już. Wcieliłaś się? Zrobiłaś to samodzielnie? Tak. Jak się czujesz? Jak ci się podoba na ziemi? Niebiesko. Jest niebiesko. Dobrze. A jak się czujesz
swoim ciele w 2018 roku. Dobrze. Chcesz sobie podnieść częstotliwości? To zrób to. I pamiętaj, że nie masz żadnych ograniczeń, bo sama tworzysz swoją rzeczywistość. To ciało jest ładne. Jest bardzo ładne. Świeże. Młode. A jak widzisz swoją najbliższą przyszłość? Na tych warunkach? Nie rozumiem, co to przyszłość. Żyjesz nie ma chwilę? Jeszcze. Jasne. Tak. Zostawisz mnie z Anetą? Tak. Aneto, rozłącz się. Aneto, powiedz mi, jak będzie funkcjonować Basia na tych nowych warunkach w swoim życiu fizycznym? Jest jak taka świeżutka, bardzo, bardzo świeżutka energia, czy świadomość, która ma dużo niewinności, dużo delikatności w sobie, ciekawości, subtelności, jest bardzo czysta. Ale jest świadoma, prawda, wszystkiego? Jest świadoma, tak. Potrafi odmówić? Potrafi nie wejść w jakąś manipulację? Potrafi, tak. Potrafi i jest to według jej wyboru będzie, jeśli będzie chciała wchodzić w kokreację, to zrobi. Jeśli nie będzie chciała, oczywiście, to tego nie zrobi. Tylko niech pamięta, że zawsze może ze wszystkiego wyjść. Bo wszystko tak. zależy od jej woli. Dobrze, tak. czy nadal czuje niemoc działania? Nie, jak nie, jest dużo świeżości, dużo super. Świeżości w tym. Czy jest lęk przed macierzyństwem w niej? Nie, odwrotnie, raczej ciekawość różnych doświadczeń. Jak widzi swoją relację z mamą? Bliżej, w ogóle bliżej ludzi. Jakby rozpoznawała wreszcie ludzi jako sobie bliskich. Okej. Okay. Czy czuje się pusta i samotna? Nie. Nie, dobrze. A jak z jej libido? Niech sprawdzi swoją energię seksualną. Kreuje energię seksualną swobodnie? Tak. Korzysta tak, z niej? Swobodnie. Z tak. radością? Tak, jest też świeża. To jest jak świeże, jak takie wiosenne kwiaty, które... mają właśnie taką energię świeżutką, taką nową. A co z jej miesiączkami? W cyklu. Normalnie. Tak. Dobrze. Czy nadal ma poczucie pustki i wzdęcia w okolicach brzucha? Nie. Nie. Dobra. A jej zimne stopy i ręce? Odczuwa coś? Też nie. Raczej nie. Gorące. Młodość jest gorąca. Dobrze, bardzo dobrze. Czy chciałaby sobie coś powiedzieć tej swojej części, która słucha przez Skype? Nic nie mówi, tylko pokazuje. Co pokazuje? Pokazuje siebie i dotyka siebie i obserwuje siebie i pokazuje właśnie taki gest szacunku do swojego ciała i takiego podziwu do tej machiny, która jest właśnie taka świeża i bardzo, bardzo piękna. Czy to znaczy, że lubi siebie w tym ziemskim tak. wydaniu? Tak. To dobrze. Podoba jej się. Dobrze. Czy jest coś jeszcze, co możemy dla niej zrobić? Czy możemy już zamknąć tę sesję? Możemy zamknąć. To w takim razie poproszę, żeby otworzyła sobie swój portal, podniosła sobie częstotliwości do absolutnie fenomenalnych, takie jakie są dla niej najlepsze, najodpowiedniejsze. I niech sobie wykreuje swoją drogę, swój świat, swoją rzeczywistość. Zrobiła to? Podniosła swoje częstotliwości?
podniosła. Wie, jak to robić, wie, jak kreować. Wie, że jest wolna, niezależna. Zawsze była. Tak. To w takim razie niech zamknie ze sobą swój portal. I ty zrobisz to samo. Otworzysz sobie swój portal, w którym się zregenerujesz. Ale zanim tam wejdziesz, jak zawsze, pamiętaj, żeby zostawić za sobą całą energię tej sesji. Twoja dniówka się skończyła i teraz możesz sobie otworzyć swój portal, podnieść sobie częstotliwości, obmyć swoją energią, swoje ciało, także ciało fizyczne, aby czuło się lepiej, aby udrożniło drogi oddechowe. I kiedy czujesz się ze sobą wspaniale, to teraz poproszę Cię, żebyś rozłączyła się całkowicie ze wszystkim i ze wszystkimi, bo wracamy do teraźniejszości. I na jeden podnieś sobie swoje częstotliwości, żeby poczuć się szczęśliwą, radosną, energiczną, zdrową, mocną, kreatywną, jak zawsze młodą i piękną. I poczuj, jak ta energia Cię wypełnia, jak wibruje w Tobie. Cudownie krąży od głowy do stóp przez ramiona i od stóp ku głowie. I czujesz się coraz lepiej, coraz zdrowiej. I czujesz się coraz bardziej rześka. I na dwa czujesz już, jak zaczyna budzić się Twoje ciało. I staje się coraz lżejsze i zdrowsze i bardziej energiczne i odczuwa całą tę energię w sobie, która je wybudza i wybudza w najprzyjemniejszy sposób i czuje się gotowe do powrotu, do rzeczywistości, do teraz. I na trzy możesz otworzyć oczy. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Jak się czujesz? No, dzisiejsze warunki bardzo dobrze. Dobrze. Basiu, włączysz mikrofon? O, już jestem, słychać mnie? Słychać cię. A chciałabyś nam coś powiedzieć po swojej sesji? Tak, tak. Słucham. Ogromnie, ogromnie nam wszystkim wdzięczna za wkład dzisiaj. Cudownie. Cieszę się, że powiedziałaś nam, bo to tak, nie była twoja praca. Tak, wszystkim nam. Także bardzo czuję, że to było na miejscu i z wami i w tym czasie. Przy okazji dużo różnych innych punktów, których nie podałam. Widzisz, rozwiązało się. Tak? Dlatego już. Mówimy, że my właściwie nie potrzebujemy punktów, bo to, co ma wyjść, to, co ma... się rozwiązać, się rozwiąże. Super. Jak się czujesz teraz? Powiedz mi. W trakcie miałam 2-3 momenty takiego wzruszenia w ogóle, jak dobrze, ta tafla lodu już na początku się pojawiła, to już było takie wow i coś zadrgało. Potem ten moment ślubu też jakoś we mnie tam zrobił wrażenie. No i czułam w brzuchu dużo. Dużo w brzuchu. Super. No i serce mi zaczęło walić szalone teraz. Tak? Ale tak pozytywnie mam wrażenie. Także dużo, dużo rzeczy się, słuchajcie, i poczucie bycia tym odludkiem tutaj na ziemi, a poczucie wstydu też mi bardzo długo towarzyszyło. Naprawdę, strach przed stratą partnera po ślubie, też jakieś takie, więc niesamowite po prostu. W ciężkim szoku, że aż tyle rzeczy zostało poruszonych. Naprawdę, także na razie wdzięczność ogromna. No i... A to wszystko twoja zasługa. Sama sobie to jakby na to zapracowałaś. Ale my jesteśmy też bardzo wdzięczne, że pozwoliłaś nam w tym uczestniczyć, bo dla nas każda sesja też jest bardzo cenna. No, no, uczące, nie? Doświadczenie. Każde, absolutnie, tak. Że jeszcze tylko ciekawostkę wam powiem, że no, słuchamy. Dwa temu wyciągnęłam takie karty zwierzęta mocy, wyciągnęłam kartę uwolnienie, a zwierzę było smok, więc wiecie. Wiesz co, my często w naszej pracy mówimy, że nie ma przypadków, naprawdę. No, no.
pościg? I to była pytanie było, czego potrzebuje moja dusza jeszcze w grudniu, tak? Do końca roku. No i smoki uwolnienie. Od smoka. Będzie niesamowite. Niesamowite. Będziemy patrzeć, co się będzie teraz działo. Tak, czekamy i w ogóle bardzo Cię prosimy, żebyś do nas wróciła za jakiś czas, żebyś nas opowiedziała o tym, co się u Ciebie dzieje, wiesz, jak się zmienia Twoje życie. No i pytanie, czy chciałabyś opublikować swoją sesję i podzielić się nią? Tak, tak. Myślę, że warto. Czy mamy Ci zakrywać Twoją piękną twarz? Póki co tak. Dobrze, ale szkoda. Z żalem. Dobrze, zakryjemy. Bardzo Wam, dziewczyny, dziękuję za piękną pracę. Dzięki wielkie. Dziękuję. Pa, pa, pa. Pa.